Dzień dobry, witam Państwa na kolejnym wykładzie wszechnicowym poświęconym zespołowi policystycznych jajników. Wykład będzie z racji zmienionych warunków składał się z dwóch części. Pierwszą część, czyli zespół policystycznych jajników, okiem lekarza poprowadzi pan dr Jacek Tulimowski, natomiast część dietetyczną pani magister Barbara Sawaniewska, która niestety w tej chwili nie jest w stanie dotrzeć do Warszawy, a jeżeli zmieni się sytuacja, wtedy ta druga część również zostanie Państwu przedstawiona. Wykład, tak jak ten poprzedni, zostanie udostępniony na YouTubie. Będzie również możliwość zadawania pytań w postaci komentarzy pod wykładem i później pan doktor odpowie na pytania, jeżeli to, co przekaże dzisiaj podczas tego wykładu, nie będzie jakby w całości Państwa zainteresowania zaspokajało. Także bardzo dziękuję panu doktorowi, że zgodził się tutaj u nas wystąpić i bardzo proszę o przedstawienie problemu zespołu policystycznych jajników okiem lekarza, okiem ginekologa, czyli specjalisty zajmującego się właśnie tym schorzeniem dość poważnym dla kobiet w wieku rozrodczym, dość często występującym, także myślę, że powinien ten temat wiele z Państwa i osób z Państwa zainteresować. Bardzo proszę, panie doktorze. Dzień dobry Państwu. Chciałbym serdecznie podziękować pani doktor Fürstenberg i Wszechnicy za zaproszenie mojej osoby do wygłoszenia wykładu na temat zespołu policystycznych jajników. Wiedzą Państwo, że jest to choroba, którą dotkniętych jest ponad 15, czasami niektóre źródła podają 12, niektóre 15% populacji płodnych kobiet w Polsce. To jest ogromna liczba kobiet, które zmagają się z dziwną chorobą. Dlaczego dziwną? Ponieważ ona jest chorobą wielowymiarową. Jak Państwo czytają czy opracowania internetowe, czy książki typowo medyczne, w każdej książce jest troszeczkę inny tekst na ten sam temat, troszeczkę inny schemat diagnostyczny, troszeczkę inny schemat leczenia. Co kilka lat powstają nowe wątki w temacie PCOS-u. Co kilka lat spotykają się lekarze z całego świata, żeby ustalić nowe kanony postępowania diagnostyki. I do tej pory, mimo że minęło od momentu pierwszego opisu tej jednostki chorobowej wiele lat, bo w 1935 roku pan profesor Stein i pan profesor Leventhal opisali właśnie taki dziwny typ jednostki chorobowej, która na cześć tego, że stworzyli jakby opis techniczny, opis medyczny tej jednostki, nazwana była zespołem Stein-Leventhala, opisywała przypadki kobiet, które miały po pierwsze kłopoty z zajściem w ciążę. Potem na kanwie 1935, niech Państwo zobaczą, to jest ile? 65-20, to jest 85 lat temu. Ten zespół został pierwszy raz opisany 85 lat temu. Czy my przez te 85 lat wiemy trochę więcej na temat tego zespołu? Być może tak, dlatego że mamy lepsze narzędzia, mamy lepsze metody badawcze, możemy oznaczyć pewne substancje, których kiedyś nie byliśmy w stanie oznaczyć. Mamy teorię receptorów, teorię leków, które wiemy, jak działają, bo kiedyś wiedzieliśmy, że działa, natomiast teraz na szczęście wiemy, jak. Ale wracając do lat 30., czyli 1935, co było z tym zespołem Stein-Leventhala? Zaczęły się pojawiać kobiety u tych dwóch panów naukowców, które przychodziły do nich z takim problemem. Pierwszy problem to jest problem braku możliwości zajścia w ciążę. Mimo starania, i tutaj właśnie taka dygresja. Jak Państwo myślą, ile procent kobiet w Polsce ma kłopoty z zajściem w ciążę? Około 12%, 12-14%. I te dziewczyny zjawiały się, dziewczyny, panie, w zależności od wieku, z problemem braku możliwości zajścia w ciążę. Drugi problem, który je kierował do lekarzy, to był problem nieregularnych miesiączek lub braku miesiączek. To był problem, który rzeczywiście spędzał sen z powiek tym kobietom, bo kojarzył im się z jakimiś bardzo dużymi zaburzeniami sfery oczywiście hormonalnej. Niektóre panie kładły to na karb przepracowania, niektóre panie na karb stresu, niektóre na karb odchudzania, bo też takie pacjentki się zdarzały, które mówiły, że właśnie w ostatnim czasie straciły wiele kilogramów i być może z tego powodu nie miesiączkują. Niektóre mówiły o tym, że tak było w rodzinie, bo i mama, i siostra, i ciocia też miały kłopoty z miesiączkowaniem i też miały kłopoty z zajściem w ciążę. To wszystko, co te panie mówią, jest rzeczywiście czystą prawdą.
Jest to zespół wielowymiarowy i jakbyśmy zebrali tutaj na przykład 10 pacjentek z ewidentnie zdiagnozowanym zespołem policystycznych jajników, to każda z nich opowiedziałaby zupełnie inną human story. Każda z nich opowiedziałaby zupełnie co innego na swój temat. Ale wracając do początków, mamy gabinet ginekologiczny. Zjawia się pierwsza pacjentka. Omówimy sobie to na kanwie kilku pacjentek i będziemy po kolei starać się wyjaśniać, jak mamy postępować, żeby ta pacjentka po pierwsze poczuła się zaopiekowana, po drugie, żebyśmy rozwiali wątpliwości związane z jej problemami zdrowotnymi, a po trzecie, żeby nam się udało te problemy zaspokoić w sensie wyleczenia, leczenia i żeby efektem tego było coś, co nazwiemy poprawą stanu ogólnego. Dlaczego poprawą stanu ogólnego? Bo każda z tych pacjentek z zespołem PCOS jest traktowana indywidualnie i każda z nich ma inne pryncypia, jeżeli chodzi o podjęcie terapii PCOS-u. Cofamy się oczywiście do pierwszej pacjentki, czyli tej, która przyszła do naszego gabinetu. Pojawia się pani, która po pierwsze ma dość charakterystyczny wygląd, czy jest to osoba, która ma nadwagę. Oczywiście no, to nie jest choroba, więc nie zaczynamy od razu diagnostyki tej nadwagi i zastanawiamy się nad tym, zadając tej pacjentce pytanie. Proszę pamiętać, że w czasie wizyty u lekarza pacjentka, która jest podejrzewana o PCOS, będzie miała zadanych przez specjalistę bardzo dużo różnych pytań. I o tych pytaniach za chwilę. W momencie, kiedy pacjentka wchodzi, co widzimy? Widzimy przetłuszczającą się skórę. Czasami zmiany łojotokowe, w niektórych przypadkach obecność trądziku. Czasami pacjentka ma kłopoty z włosami, czy mogą być włosy albo przerzedzone. Łysienie w zespole PCOS-u co prawda zdarza się niezmiernie rzadko, dotyczy kilku procent pacjentek, ale może występować. Widzimy pacjentkę, która ma, kolokwialnie mówiąc, tłuste włosy. Nie wynika to z tego, że ona o swoją urodę nie dba. Ona mówi, panie doktorze, ja bardzo często myję włosy, ale proszę zobaczyć, mimo że myję dobrymi szamponami włosy codziennie, to następnego dnia mam te włosy już przetłuszczające. Taka pacjentka siada i zaczynamy z nią rozmowę. I teraz w zależności od tego, co jej przeszkadza w życiu, ona tą rozmowę i nasze pytania kieruje na swój tor. Zacznijmy od pacjentki, która chce planować macierzyństwo. Przychodzi mi, panie doktorze, mam dwa problemy. Po pierwsze, mam nieregularne miesiączki, w związku z tym ja nie wiem, czy w ogóle mam owulację. Zresztą o tym pacjentka może nie wiedzieć, drodzy Państwo, bo pacjentką z reguły, znaczy obecnie pane są bardziej wyedukowane, natomiast kiedyś było tak, jeżeli mam miesiączkę, czyli krwawienie cykliczne, to znaczy mam owulację. Jest to błędne, z góry błędne rozumowanie. Można mieć krwawienie, a nie mieć owulacji. Czyli pacjentka zgłasza się i mówi, mam nieregularne miesiączki, podejrzewam być może, że nie mam owulacji. Dlaczego podejrzewam? Dlatego, że mimo starania z partnerem, z mężem od roku, mimo współżycia bez środków zabezpieczających, nie jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami dziecka. Dziecko się nie urodziło, dziecka nie ma. To jest bardzo duży problem, zwłaszcza dla młodych kobiet, których rzeczywiście częścią ich życia jest macierzyństwo i one są bardzo rozżalone, że mimo starań, mimo że tak ogólnie się czują dobrze, w tą ciążę zaś nie mogą. Druga rzecz, nieregularne miesiączki. Mogą niektórym pacjentkom przeszkadzać? Tak, części nie dlatego, że do nich się te pacjentki tych nieregularnych miesiączek przyzwyczaiły. Czy nieregularne miesiączki mogą stanowić zagrożenie w przyszłości dla zdrowia i życia pacjentki? W przypadku zespołu PCOS niestety tak, a wynika to z powodu tego, dlaczego są nieregularne, ale o tym za chwilę. Proszę zobaczyć dalej, więc już zaczynamy rozmowę. Wiemy, że pacjentka chciałaby planować macierzyństwo, z powodu nieregularnych miesiączek nie zachodzi w ciążę, wiąże to być może z brakiem owulacji. Widzimy charakterystyczny wygląd pacjentki, czyli pacjentka z nadwagą, czasami otyłością, z zmianami łotokowymi, z przetłuszczającą się skórą, ze zmianami o charakterze trądziku, czasami z przerzedzeniem włosów. Zaczynamy z nią rozmawiać na temat chorób współistniejących. I to jest bardzo ważne, dlatego że PCOS ma podłoże genetyczne i rodzinne. Dlatego na przykład jeżeli były kłopoty z zajściem w ciążę, to możemy od takiej pacjentki usłyszeć w wywiadzie rodzinnym: tak, panie doktorze, moja mama, nim mnie urodziła, leczyła się z powodu niepłodności przez x lat. Albo moja siostra też ma kłopoty
z zajściem w ciążę. Już jesteśmy bliżej tej diagnozy, już podejrzewamy być może, że to jest PCOS, ale drążymy dalej, pytamy o choroby inne, bo proszę pamiętać, że PCOS jest chorobą wielowariantową, natomiast dotyczy głównie jajników, ale mogą być również choroby dotyczące tarczycy, przysadki i nadnerczy. I tutaj w różnicowaniu, czy w sprawdzeniu, nie możemy takiej pacjentki potraktować tak, że na pewno ma pani PCOS, bo w diagnostyce różnicowej, czyli w systemie jakby cyzelowania, jaka jednostka chorobowa jest nadrzędna, musimy inne jednostki chorobowe odrzucić i poprzeć ten wybór tej nadrzędnej jednostki chorobowej badaniami, które wykonamy, które potwierdzą nasze przypuszczenia, że ta pacjentka rzeczywiście jest chora na PCOS. Rozmawiamy dalej z pacjentką, zbieramy dokładny wywiad, rozmawiamy o diecie. Co jest ważne? Taka pacjentka zaczyna mówić: panie doktorze, ale ja naprawdę niewiele jem. Proszę rzeczywiście nie traktować tego na zasadzie, że my w to nie wierzymy. Jest to czysta prawda. Pacjentki naprawdę nie jedzą dużej ilości posiłków i dużych porcji. One mówią: panie doktorze, ja panu pokażę mój schemat żywieniowy. Ja tu sobie robię notatki i pokażę panu, jak ja się odżywiam na przykład w ciągu tygodnia. Czytamy, patrzymy, że wszystko jest w porządku. Jest to przeciętna, normalna dieta. A waga osiąga na przykład BMI rzędu ponad 28-30, współczynnik 30. To jest bardzo dużo, to już praktycznie jest otyłość, jak otyłość rzeczywiście, nadwaga z otyłości, gdy już wchodząca w otyłość. Dobrze, pacjentka mówi: panie doktorze, mam jeszcze inne problemy. Pytamy, jakie? Pacjentka mówi: tak, mam zmiany rzeczywiście z tak zwanym trawieniem, bo tak to państwo pacjentki nazywają, czyli niezależnie co zjem, nie mogę stracić wagi, masy ciała. Mam kłopoty z metabolizmem, mam skłonności do zaparć i mam taką huśtawkę związaną z wagą. Czyli na przykład w pewnym czasie nagle gubię kilka kilogramów, a potem nagle w ciągu krótkiego okresu czasu tych kilka kilogramów mi znowu przybywa. Czyli labilność wagi. Pytam, czy to jest związane z pani dietą. Nie, panie doktorze, ja jem tak samo, jak jadłam. Natomiast nie jestem w stanie zrozumieć tego, dlaczego ta waga tak się zmienia. Następna sprawa, uprawianie sportów. Bardzo często pacjentki, widząc swój stan zdrowia, rzucają się w wir uprawiania sportów i mimo uprawiania sportów, znowuż ta pacjentka mówi: panie doktorze, ale ja naprawdę staram się codziennie ćwiczyć, biegać na przykład, chodzę na jogę raz w tygodniu i proszę mi uwierzyć, ta waga moja stoi dokładnie w miejscu, jak zaczarowana. Więc już mamy następne punkty zaczepienia, że rzeczywiście może być to tak zwany zespół metaboliczny. Coś się dzieje z metabolizmem substancji, które ta pacjentka spożywa, czy posiłku. I to powoduje to, że pacjentka nie może stracić tej swojej masy ciała. I dzięki temu być może wiąże to z tym, że te zaburzenia, które powstają, chociażby brak owulacji, nieregularne miesiączki, są spowodowane właśnie jakimiś zaburzeniami metabolicznymi. Czasami bywa tak, że taka pacjentka nie trafia do ginekologa w pierwszym okresie swojej diagnostyki, bo trafia do endokrynologa. Dlaczego? Dlatego, że podejrzewa na przykład u siebie choroby tarczycy. Bo jeżeli państwo wyszukają w wyszukarkach internetowych tycie, albo brak możliwości zmniejszenia masy ciała, albo kłopoty z miesiączkami, to nie tylko wyskoczy państwu w okienku PCOS, wyskoczą państwu również choroby tarczycy i nadnerczy. I ta pacjentka się kieruje do doktora endokrynologa i pyta się: panie doktorze, może ja mam niedoczynność tarczycy, może dlatego nie mam miesiączek, może dlatego nie mogę zajść w ciążę. Oczywiście nasz kolega endokrynolog bardzo sumiennie przebada tarczycę, zarówno pod kątem hormonalnym, jak i również ultrasonograficznym, żeby wykluczyć, że wyżej wymienione dolegliwości nie są spowodowane chorobą tarczycy. Rozmawiamy dalej z pacjentką. Pytamy, czy bierze jakieś leki. Część tych pacjentek, właśnie większość na początku, nie bierze żadnych leków. Część już, która ten zespół PCOS ma od pewnego okresu czasu, może być niestety w grupie pacjentek przyjmujących leki A, obniżające poziom prolaktyny, bo jest to hormon, który jest produkowany przez przysadkę i w przypadku zespołu PCOS jego stężenie może być wielokrotnie przekraczające normę. Czyli mogą te pacjentki przyjmować leki obniżające poziom prolaktyny. Druga grupa leków to są leki tarczycowe. Tak jak mówiliśmy, niezależnie od PCOS-u pacjentka może mieć chorą tarczycę i przyjmuje leki, które leczą jej chorobę tarczycy. Trzecia grupa leków to są leki,
które stosowane są w przypadku nadciśnienia tętniczego. Tu proszę zobaczyć, pacjentki, które przychodzą do naszego gabinetu, do mnie do gabinetu, zadają pytanie, dlaczego mają podwyższone ciśnienie. Przecież my jesteśmy, panie doktorze, w grupie młodych osób, 20 kilka, 30 kilka lat. Oczywiście teraz znów składamy tą układankę, te puzzle do jednej całości. Okazuje się, nadwaga, hirsutyzm, kłopoty z chudnięciem, zaburzenia metaboliczne, kłopoty z prolaktyną, nadciśnienie. To wszystko zaczyna nam się kleić powoli. Być może nam się to klei, być może jest to nasz sukces terapeutyczny i kliniczny, natomiast dla pacjentki to jest coraz gorsza informacja, bo zaczynamy pogrążać ją w takich stwierdzeniach, to jest zepsute, to źle działa i to nie jest dobre z punktu widzenia psychicznego. Proszę pamiętać jedną najważniejszą rzecz w PSOS-ie. Zespół PSOS obecnie jest zespołem kontrolowalnym medycznie do normalnego leczenia. Jest bardzo coraz więcej pacjentek, które mimo wcześniejszego rozpoznania tego zespołu potem zachodzą w ciążę, mogą planować wcześniej macierzyństwo, zachodzą w ciążę, rodzą zdrowe dzieci. Więc nie wylewajmy dziecka z kąpielą i tego rozpoznania nie traktujmy jako wyrok, który jest bez odwrotu terapeutycznego. Ale wracamy do naszej pacjentki. Zapraszamy ją na badanie ginekologiczne. Jakie badanie w przypadku PCOS-u możemy zrobić? No ktoś powie, no dobrze, jakieś USG, ale jakie USG? Tarczycy, no to wykonał kolega endokrynolog, jest wszystko w porządku. Przysadki, no przysadkę możemy zdiagnozować tylko w przypadku MR-u czy rezonansu magnetycznego. Jeżeli taka podstawa diagnostyki będzie, rzeczywiście możemy MR wykonać i wtedy lekarz, radiolog opisze nam wygląd przysadki i odpisze, czy tam nie stwierdzono obecności takiej patologii, która się nazywa mikrogruczolakiem. Oczywiście również lekarz endokrynolog dokładnie zbada hormony zarówno przysadki, w tym wypadku prolaktyny, jak i tarczycy, czy hormony tarczycowe. Jest kilka. Najczęściej w diagnostyce, jak Państwo wiedzą, są stosowane takie hormony jak TSH, FT3, FT4. Ja oczywiście nie będę mówił innych, bo tych hormonów jeszcze jest kilka, które endokrynologowi dają możliwość bardzo rzetelnego podejścia do choroby tarczycy. Ale znowu wracamy do naszej pacjentki z PSOS-em. Prosimy ją o położenie się na fotelu ginekologicznym, ponieważ będziemy chcieli wykonać badanie ultrasonograficzne ginekologiczne. Po co? Po to, żeby ocenić narząd rodny. Co w narządzie rodnym u pacjentek z PCOS-em jest dla nas bardzo ważne? Czego możemy po pierwsze się spodziewać? Co zobaczymy? Jak mamy to interpretować? W badaniu z reguły pacjentki nie mają żadnych dolegliwości ginekologicznych. Jak powiedziałem, główną ich dolegliwością są nieregularne miesiączki, brak miesiączki i kłopoty z zajściem w ciążę. Co widzimy w obrazie USG? W większości przypadków jest to prawidłowy narząd rodny, jeżeli chodzi o trzon macicy i szyjkę macicy. Natomiast zaczynają nam sprawiać wrażenie nieprawidłowości wielkości i budowa jajników. I tutaj jest dość ciekawa rzecz, bo oczywiście medycyna się rozwija. Z roku na rok gromadzą się nowe dane. Na podstawie tych nowych danych nasi koledzy z całego świata zbierają się na sympozjach i ustalają nowe systemy kwalifikacji, nowe systemy rozpoznawania i nowe algorytmy postępowania. I to właściwie ten PCOS toczy się od 1990 roku, kiedy pierwsze takie algorytmy ultrasonograficzne zostały wprowadzone do użytku ogólnie światowego i kolegów ginekologów, położników na terenie całego świata i mówiły o tym, że jajniki muszą być powiększone, że muszą mieć pęcherzyki tak zwane antralne, czy takie pęcherzyki położone na brzegu tego jajnika, że tych pęcherzyków musi być powyżej 10. Potem się okazało, że w najnowszych danych, w rekomendacjach z 2018 roku, czy już tych najnowszych, jakie są dostępne, w ultrasonograficznej ocenie jajników bierzemy pod uwagę. Po pierwsze ich wielkość, oceniając 3 wymiary. Dlaczego 3? Bo musimy ocenić objętości jajników. Te objętości powinny być w przypadku PCOS-u większe i przekraczać 10 ml. Po drugie, muszą być liczne pęcherzyki antralne. Co to znaczy liczne i jaką mają mieć średnicę? Liczne to znaczy mogą mieć nawet do 20 sztuk, a średnica ma być od 2 do 8 albo od 2 do 9 mm. Jeżeli mamy jajniki, powtarzam, o zwiększonej objętości, o licznych antralnych pęcherzykach, których ilość przekracza, i tu było różne, kiedyś mówiono o 10, potem o 12, teraz się mówi o 20 sztukach, a średnica jest w przedziale 2,9-2,8 mm, to możemy z ultrasonograficznego powodu podejrzewać zespół PCOS.
Tak jak wcześniej Państwu powiedziałem, zespół PCOS nie jest zespołem jednowymiarowym, więc żeby ten zespół dokładnie rozpoznać, nie wystarczy stwierdzić, że pacjentka ma tylko jedną przypadłość tego zespołu. Żeby według najnowszych danych stwierdzić, że PCOS ma miejsce u pacjentki, muszą być spełnione z trzech warunków przynajmniej dwa. Pierwszy warunek to jest brak miesiączki, nieregularne miesiączki, tym bardziej kłopoty z owulacją związane na przykład z brakiem miesiączki. Druga sprawa to są zaburzenia związane z syntezą hormonów męskich, bo proszę pamiętać, że kobieta, mimo płeć żeńska, ma również hormony męskie, czy testosteron i pochodne, oczywiście w ilościach śladowych. A w zespole PCOS, mimo że kobieta sobie tego nie życzy, te hormony zaczynają być produkowane w dużej ilości i w nadmiarze, powodując zaburzenia cyklu, zaburzenia metaboliczne, tworząc właśnie te patologie, o których zaraz powiem. Cóż się dzieje dalej? A mianowicie, czyli mamy nadmiar hormonów czy androgenów i pochodnych, zarówno z punktu widzenia kliniki. Co to znaczy kliniki? Co to znaczy nadmiar hormonów klinicznie, androgenów klinicznie widzialny? Jeżeli pacjentka ma za dużo testosteronu, androstendionu, DHA, DHSO4, to są takie hormony, które ustalamy, czy wolny testosteron, czy całkowity, żeby tą sprawę dokładnie zbadać, to jej profil w sensie fenotypu będzie typowy dla PCOS-u. Tak jak wcześniej mówiłem, to jest pacjentka, która ma nadwagę, przetłuszczającą się skórę, przetłuszczające włosy, zmiany łojotokowe, zmiany trądzikowe, zmiany o charakterze przerzedzenia włosów. I to są objawy, które możemy podciągnąć od objawy właśnie somatyczne występowania nadmiaru produktów syntezy testosteronu i samego testosteronu. Natomiast biochemiczne to wtedy, kiedy oznaczymy stężenia tych substancji w surowicy krwi i rzeczywiście po otrzymaniu wyników laboratoryjnych dokładnie będziemy wiedzieć, jakiej substancji jest za dużo. I tu jest taka praktyczna uwaga, tak jak objawy kliniczne czy objawy somatyczne możemy sobie sami obejrzeć chociażby w lustrze, tak, prośba jest serdeczna, żeby badania laboratoryjne, mimo że są takie możliwości obecnie, nie zlecać sobie samemu i nie leczyć się przy pomocy internetu. Myśmy kiedyś takie badania robili, więc pokrótce Państwu powiem, jak to działa. Jeżeli mamy pacjenta, który ma pewne dane medyczne, twarde dane medyczne, i weźmiemy tego pacjenta, wpiszemy te jego wszystkie dane, w sensie jego historii choroby i tak dalej, bez rozpoznania, w różne wyszukiwarki internetowe i te wyszukiwarki oczywiście, mówiąc kolokwialnie, wyplują nam możliwe rozpoznania patologii, na którą może cierpieć ten pacjent czy ta pacjentka. Następnie tego samego pacjenta z jego historią choroby bez rozpoznania przekażemy specjaliście w danej dziedzinie z prośbą o, żeby obejrzał tą historię choroby, przeczytał badania, przeczytał wszystkie rzeczy, które są zawarte w dokumentacji pacjenta, a i na podstawie tego postarał się rozpoznać jednostkę chorobową, na którą pacjent jest chory. Jak Państwo myślą, jaka jest zgodność rozpoznania specjalisty po wizycie u tego specjalisty, po przeczytaniu dokładnie, zanalizowaniu badań w stosunku do internetowego mózgu i tego mainstreamu internetowego? W granicach około 30%, czyli internet rozpozna Państwu na podstawie danej wiedzy tą jednostkę chorobową w sposób przyzwoity tylko na podstawie 1/3. Może za 50-30 lat będzie inaczej. Na razie jest tak. Więc prośba, żeby samemu tego nie diagnozować. Cóż dalej? Następna rzecz, tak jak powiedzieliśmy, pierwsza, wracając do tych trzech punktów. Zaburzenie miesiączkowania, nieregularne cykle, brak owulacji. Druga, podwyższony poziom testosteronu i objawy związane somatyczne z nadmiernym stężeniem testosteronu. Trzeci, nieprawidłowy obraz ultrasonograficzny jajników w badaniu dopochwowym ultrasonograficznym. I teraz, dlaczego tak się dzieje? Czy my możemy coś zrobić, żeby tego PCOS-u pacjentka nie posiadała? No niewiele. Znaczy niewiele dlatego, że jak na początku powiedziałem, ma to podłoże genetyczne i dziedziczenia rodzinnego, w związku z tym tego nie jesteśmy w stanie na dzień dzisiejszy zmienić. Możemy spowodować to, że pacjentka, której rozpoznamy ten PCOS, bo jeżeli spełniła te kryteria, sprawdziliśmy badania, badania są nieprawidłowe. Tu jeszcze historycznie, bo część z Państwa powie, tak, ale to takie historyczne badania stężenia lutropiny do folitropiny. To są hormony tropowe, które są wydzielane przez przysadkę, które zarządzają sterowaniem układu rodnego u kobiet. I rzeczywiście w przypadku PCOS-u stężenie w fazie folikularnej, czyli to jest ta faza początkowa od momentu miesiączki
do środka jakby cyklu, ta wczesna faza pomiesiączkowa, stężenie lutropiny w stosunku do folitropiny jest 2,5 do 3 razy większe niż powinno być w normie. Czyli ta lutropina jest bardzo, bardzo skoncentrowana, jest o wiele więcej niż powinno być. W związku z tym to powoduje właśnie u pacjentki tą cechę numer jeden. Brak owulacji i kłopoty z miesiączkowaniem. Czy możemy coś z tym zrobić? Trafia ta nasza pacjentka, nadal wracamy do naszej pacjentki, która siedzi w naszym gabinecie i mówi, no panie doktorze, no dobrze. I tutaj zadajmy jej przede wszystkim jedno pytanie. Proszę pani, czy pani przyszła, bo ma pani swoje kłopoty zdrowotne i to rzeczywiście spore. Jakim kierunku mamy iść? Diagnostycznym to wiemy, ale terapeutycznym. Czy pani zamierza tylko mieć regularne miesiączki, poprawić swój wygląd, zmniejszyć masę ciała? Czy pani na przykład chciałaby oprócz tego również postanowić zaplanować macierzyństwo, czy starać się zajść w ciążę? I teraz proszę zobaczyć, tak jak mówiłem wcześniej, PCOS jest jednostką multipotentną, w związku z tym ma różne aspekty i kliniczne, różne aspekty i terapeutyczne, i diagnostyczne. Część z naszych pacjentek powie, panie doktorze, głównym problemem moim, z którym się zgłosiłam do pana, jest brak miesiączek, nieregularne miesiączki. Druga powie, panie doktorze, mnie najbardziej obecnie przeraża mój wygląd zewnętrzny. Ja nie chcę mieć przetłuszczających się włosów, tłustej cery, zmian łotokowych. Ja źle wyglądam i nie akceptuję swojego wyglądu. A oczywiście tu jest bardzo ważne, że proszę pamiętać, tych rzeczy się nie przysłoni fluidem. Że jeżeli takie coś się dzieje, to warto się pokusić o konsultację czy ginekologa, czy endokrynologa. Natomiast kosmetyczka jest bardzo pożytecznym zawodem i szapoba dla kosmetyczek, ale rzeczywiście ta jednostka chorobowa wymaga najpierw konsultacji specjalisty lekarza, czy endokrynologa, czy ginekologa, a potem ewentualnie pomocy czy współdziałania z kosmetologiem czy kosmetyczką. I rzeczywiście to jest ta pacjentka, której wygląd na dzień dzisiejszy jest rzeczą najważniejszą. No i mamy trzecią pacjentkę, która powie, ale ja bym chciała schudnąć. Wie pan, no już dobrze, niech te miesiączki będą takie, jakie są. Rzeczywiście na ciąży teraz nie planuję, może w przyszłości, ale ja bym chciała się pozbyć tej wagi. No i czwarta pacjentka, która może to wszystko skomasować i powiedzieć, panie doktorze, a ja chcę wszystko. Ja chcę ładnie wyglądać, nie mieć przetłuszczającej się skóry, no i chcę zaplanować macierzyństwo i stracić wagę. I teraz, proszę Państwa, jak Państwo widzą, że mamy duży problem, bo musimy bardzo indywidualnie podejść do problemu PCOS-u. To nie jest ból głowy, gdzie tak jak w niektórych krajach anglojęzycznych, na każdy ból głowy, niezależnie od etiologii, dajemy paracetamol i enough i koniec. Tu musimy najpierw bardzo dokładnie z pacjentką ustalić, jakie ona ma pryncypia. Ona, bo ja mogę mieć swoje. Ja mogę mieć, proszę Pani, Pani chce to, 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 a ja Pani proponuję wersję inną. I musimy dojść do porozumienia, bo to jest zdrowie i życie pacjentki. No poniekąd ja za nie odpowiadam, ale to nie jest już kolokwialnie moje zdrowie. Ja muszę zrobić tak, żeby moja pacjentka była zdrowa i zadowolona. Proszę pamiętać, że definicja zdrowia, taka dygresja, to nie jest tylko definicja taka, że pacjent zdrowy to jest taki, który jest zdrowy. Pacjent zdrowy musi być pacjentem zdrowym na umyśle i na ciele i pacjentem szczęśliwym, akceptującym swój wygląd, swoją pozycję, swoje miejsce w życiu i tak dalej. Pacjent, który będzie, przepraszam bardzo, miał nadwagę, będzie miał fatalną skórę, fatalną cerę, to że będzie mieszkał w złotym pałacu, to nie znaczy, że będzie zadowolony i szczęśliwy. Albo pacjentka, która od wielu lat stara się o macierzyństwo, którego nie może spełnić, bo ktoś kiedyś powiedział, że ma PCOS i jest to generalnie w przypadku tej pacjentki zmiana nieodwracalna i która poskutkuje tym, że ona nigdy w ciążę nie zajdzie. Nigdy pacjentką z zespołem PCOS do momentu, kiedy nie postawimy definitywnie kropki nad i, nie można powiedzieć, że nigdy pani w ciążę nie zajdzie. Jeżeli zrobimy wszystkie badania, wyczerpiemy wszystkie możliwości, to wtedy rzeczywiście możemy pacjentce powiedzieć, że ale to też nie zajdzie w ciążę, musimy zastosować inne techniki zajścia w ciążę. Natomiast nigdy nie mówmy nigdy. No i wracając do naszej pacjentki. Nasza pacjentka chce zmienić dwie rzeczy, a mianowicie cerę i regularność miesiączek. Najprostsze wyjście z sytuacji, które od lat było proponowane, jest proponowane, to jest zastosowanie leków hormonalnych o działaniu antykoncepcyjnym, tak zwanej DTA, czy dwufazowej tabletki antykoncepcyjnej, która w tym wypadku ma dwa cele. Pierwszy cel to jest taki, że stabilizuje układ hormonalny, doprowadzając do regularnych, terminowych miesiączek. Druga rzecz bardzo ważna, to jest taka, że w zależności od składu, i cały czas znowu z uporem maniaka mówię, dobieramy skład tabletki indywidualnie do potrzeb pacjentki. Musimy dobrać taki,
żeby na przykład pacjentka przestała mieć zmiany o charakterze, bo zmniejszyła te zmiany o charakterze trądziku. Dlaczego? Dlatego, że sam lek antykoncepcyjny podany tej pacjentce bez sprawdzenia składników niekoniecznie te zmiany trądzikowe musi zmniejszyć. Musimy dobrać taki preparat, który w swojej historii i w swoim opisie działania rzeczywiście spełnia wymogi leczenia zmian trądzikowych. Dobieramy taki preparat, wypisujemy pacjentce taki preparat. Proszę pamiętać, zastosowanie jakiegokolwiek preparatu hormonalnego w terapii PCOS-u wymaga zrobienia szeregu badań, za chwilę o nich powiem, które mają odpowiedź na pytanie, czy pacjentka nie ma przeciwwskazań do stosowania leków hormonalnych. Jakież to są badania? Oczywiście wizyta u ginekologa, badanie cytologiczne, badanie ultrasonograficzne, ginekologiczne, które rzeczywiście już zrobiliśmy. Również badania USG piersi, bardzo ważne badanie, dlatego że podajemy hormony egzogenne, czy z zewnątrz, i musimy mieć stuprocentową pewność, że pacjentka ma zdrowe piersi, nie ma żadnych zmian patologicznych. Byłoby niezmiernie przykro zarówno lekarzowi i pacjentce, gdyby kiedy nie zrobiono badania przed rozpoczęciem terapii hormonalnej, po jakimś czasie przyjmowania preparatów hormonalnych okazało się, że pacjentka w piersiach ma zmiany o charakterze nawet podejrzanym w kierunku choroby nowotworowej. Nie możemy do tego dopuścić. Pacjentka przed przyjęciem hormonów musi mieć wykonane badanie ultrasonograficzne oceniające piersi. Następnie ostatnie badanie takie, to jest badanie krwi, której to w parametrach krwi, oprócz morfologii stężenia glukozy, oceny funkcji wątroby, oceniamy układ krzepnięcia. Dlaczego układ krzepnięcia? Bo jednej, jedynej rzeczy, której się głównie boimy w przypadku suplementacji preparatami hormonalnymi, jest indukowanie zakrzepic i zatorów. I musimy być w 100% przekonani, że pacjentka, startując w tą terapię, nie ma jakichkolwiek patologii układu krzepnięcia, które mogłyby zostać pogłębione albo mogłyby zostać na tyle nasilone, że wykonałyby ruch w kierunku tworzenia się zakrzepicy i tym samym naraziłyby pacjentkę na ciężkie powikłania, włącznie z utratą zdrowia. Więc jak już mamy te badania zrobione, pacjentce wypisujemy odpowiednio dobrany lek antykoncepcyjny, który to pacjentka przyjmuje, wizytując nas raz na 6 miesięcy, będąc z nami w kontakcie telefonicznym. Pytanie, jak długo? To zależy od tego, jakie plany życiowe ma pacjentka. Z naszego punktu widzenia medycznego, czy mojego, ja muszę nadzorować to, żeby wszystkie badania, które pacjentka ma być wykonywane raz do roku, raz na pół roku, były wykonane, a wyniki były prawidłowe. Jeżeli cokolwiek będzie się działo w trakcie przyjmowania tych preparatów hormonalnych, to co mogłoby świadczyć o zagrożeniu pacjentki tymi preparatami z punktu widzenia zakrzepic, zatorów, wydolności wątroby, etc., etc., muszę albo preparat zmienić, albo preparat definitywnie odstawić. Jeżeli pacjentka czuje się dobrze, jej samopoczucie fizyczne i psychiczne jest prawidłowe, ja nie mam żadnych zastrzeżeń co do działania preparatu, w sensie działań ubocznych, taką terapię możemy stosować tak długo, jak pacjentka uzna to za stosowne. Jeżeli ta pacjentka po pewnym czasie powie, że ona rezygnuje z tej terapii, i proszę pamiętać, ta terapia po kilku miesiącach wyreguluje nam wszystko, czyli pacjentka wróci do bardzo fajnego stanu. Zgubi troszeczkę kilogramów, poprawi jej się cera, poprawią się włosy, następnie będzie miała regularne miesiączki, natomiast to nie jest leczenie. W momencie odstawienia tego preparatu antykoncepcyjnego albo hormonalnego, po pewnym czasie te wszystkie zaburzenia mogą wrócić, może nie do tego pierwotnego miejsca, ale do podobnego miejsca, czyli nadal ta choroba jest, myśmy ją tylko częściowo odsunęli w czasie albo uśpili. Mamy tą samą pacjentkę, która po kilku latach mówi, panie doktorze, że ja rezygnuję z tego, ale chciałabym zajść w ciążę. I wtedy odstawiamy te leki antykoncepcyjne i zaczynamy podawać leki zupełnie inne, te, które mogą nam poprawić płodność pacjentki. I tu z takich leków, które dość często stosowane są w ginekologii, jest klomid, czy klomifem. To jest taki lek, który zwiększa prawdopodobieństwo i częstość owulacji. Pacjentki, które mają rozpoznany PCOS, na pewno z tym lekiem się zetknęły. On jest podawany w postaci tabletek w okresie około maksymalnie do 6 miesięcy, lek, który nie ma dużej ilości działań niepożądanych. Rzeczywiście relatywnie w stosunku do braku leku zwiększa owulację u tych pacjentek, natomiast jeżeli chodzi o prokreację, zwiększa ją w granicy około 2-3 do 20%, więc nie jest to jakiś ogromny sukces, ale w stosunku do grupy kontrolnej naprawdę bardzo, bardzo znamienny i liczący się.
Drugi preparat, który stosujemy u pacjentek, które by chciały planować macierzyństwo, to jest preparat obniżający stężenie prolaktyny, która jest podwyższona. I to rzeczywiście jest preparat, chociażby taki, który się nazywa Chinagolit. To jest chemiczna nazwa preparatu i rzeczywiście ten preparat też przyjmujemy codziennie. On działa, to jest preparat receptorowy, on działa pobudzająco na receptory dopaminergiczne, które są w ośrodkowym układzie nerwowym i obniża poziom prolaktyny. Trzecim preparatem, oczywiście proszę nie traktować tego, że jedna pacjentka musi zjeść 7 preparatów. Ja mówię o preparatach, które stosujemy u pacjentek, które starają się o dziecko czy planują macierzyństwo. To jest preparat mioinezytol. Mioinezytol to jest pochodna alkoholowa i rzeczywiście jest to preparat, który został wprowadzony na rynek w latach 70. Zaczęli niemieccy, głównie niemieccy lekarze ginekolodzy analizować, czy ten preparat, czy mioinezytol ma wpływ na owulację i na strukturę jajnika. Dlaczego? Dlatego, że analizując występowanie mioinezytoli, a mioinezytole występują w organizmie ludzkim na stałe, okazało się, że u pacjentek zdrowych, miesiączkujących, mających prawidłowe owulacje, stężenie mioinezytoli w na przykład oocycie, płynie oocytu jest rzeczywiście bardzo wysokie, rzędu 90 kilku%. U pacjentek, które mają kłopoty z zajściem w ciążę, ten mioinozytol występuje o wiele niższym stężeniu. I dlatego padła propozycja, żeby suplementować ten mioinozytol w systemie wielu miesięcy. Do tego w pracach naukowych doszła jeszcze wersja taka, żeby również dołączyć tego kwas foliowy. I to były następne preparaty, które w terapii PCOS-u podajemy u pacjentek starających się o macierzyństwo. Następnym preparatem, oprócz mioinozytoli i kwasu foliowego, To są preparaty choliny. To są również preparaty, które cholina rzeczywiście wiele lat temu osiągnęła takie blaski swoich sukcesów, kiedy wprowadzono pojęcie epigenetyki, czy dziedziczenia nadgenowego i rzeczywiście i tak zwanej teorii metylacji. I rzeczywiście okazało się, że te pacjentki z PCOS-em mają zaburzone te szlaki metaboliczne związane z metylacją folianów, dlatego rzeczywiście w przypadku, to też się panie mogą z tym spotkać, w przypadku suplementacji u pacjentek z PCOS-em kwasem foliowym stosujemy również formy aktywne kwasu foliowego ze względu właśnie na te zaburzenia metylacji i dodajemy preparaty z choliną. Następny preparat to acetylocysteina. To jest też preparat, który Państwo znają w postaci leku mukolitycznego, czyli takiego leku, który powoduje poprawę jakości śluzu i lepiej nam się go odkrztusza w przypadku np. zapalenia gardła, krtani i tak dalej, górnych dróg oddechowych. Tutaj on zupełnie inaczej, spełnia zupełnie inną rolę. On powoduje jakby coś, co w systemie tych szlaków metabolicznych zmniejsza poziom estrogenów, uwrażliwia rzeczywiście receptory tkankowe na glukozę, zmniejsza troszeczkę poziom insuliny. I najważniejszy lek, dlatego mówię go na końcu, bo wszyscy o nim wiemy, to jest lek, który się nazywa metformina. Dlaczego? Dlatego, że okazało się, jak zaczęto analizować już od samego początku zespół PCOS, że pacjentki, tak jak powiedziałem wcześniej, mają nadwagę, tyją, mają kłopoty z zgubieniem tych kilogramów zbędnych. Okazało się, że mają jedną rzecz, mają oporność, insulinooporność, to jest jedna rzecz, czyli organizm ma insulinę w sobie, ale komórki są oporne na tą insulinę, to jest jedna rzecz. W związku z powyższym zaburzony jest system metabolizmu glukozy. I coś się dzieje? Dzieje się to, że pacjentka niestety nie może schudnąć, ponieważ poziom glukozy względu na wysoki poziom insuliny i insulinooporność tkankową powoduje to, że pacjentka ma nieprawidłowe poziomy glikemii. Nieprawidłowe zachodzą procesy, chociażby taki proces, który się nazywa glukoneogenezą. Efektem tych wszystkich zaburzeń metabolicznych jest to, że pacjentka nie może schudnąć, a jednocześnie produkuje ten nadmiar tkanki tłuszczowej, który powstaje, jest następnym donatorem estrogenów, które bardzo ładnie się zmieniają w pochodne i testosteron. I efektem tego finalnym jest właśnie to, co mówiliśmy, a mianowicie wygląd pacjentki. Stosowanie metforminy i preparatów, które Państwo kojarzą z leczeniem cukrzycy typu drugiego, które rzeczywiście w przypadku PCOS-u może być powikłaniem późnym,
i jest konieczne i rzeczywiście my teraz zmieniliśmy te preparaty, bo metformina jest preparatem historycznym, znanym od wielu, wielu dziesiątek lat, natomiast teraz mamy nowsze generacje preparatów. Metformina była preparatem, który nie był preparatem o długim działaniu, latentnym w postaci depo. Teraz mamy preparaty długodziałające. To dla pacjenta, który musi te preparaty przyjmować czasami wiele miesięcy czy wiele lat, jest o wiele wygodniejsze, jeżeli przyjmuje na przykład jedną tabletkę dziennie tego preparatu. Już proszę zobaczyć, że niestety nasuwa nam się takie stwierdzenie, że taka nasza pacjentka biedna już dostała recept przynajmniej na kilka preparatów albo zaleceń, bo niektóre z tych preparatów jak cholina, czy mioinozytol, czy acetylocysteina są preparatami bezrecepturowymi. Dlaczego my tak się troszczymy o te pacjentki? Dlaczego staramy się pomagać pacjentkom z PCOS-em? Dlatego, że to jest zespół z jednej strony dość tajemniczy, bo do tej pory nikt nie jest w stanie z lekarzy powiedzieć, proszę pana, dajemy pytanie do pana doktora. Jakie są przyczyny PCOS-u? Będziemy rozmawiać na ten temat godzinami. Każdy powie co innego i każdy poniekąd ma rację. Jakie są, załóżmy, przyczyny PCOS-u u pani X? Takie same czy jak u pani Y? Nie, mogą być zupełnie inne. Podobne, ale zupełnie inne. Czy te panie leczymy tak samo? Niekoniecznie. Więc proszę zobaczyć, jaka musi być indywidualizacja postępowania w przypadku terapii PCOS-u. I teraz jakby finał tego procesu. Mamy tą pacjentkę, która bierze antykoncepcję, jest zadowolona, ma lepszy wygląd, zaczyna siebie akceptować, lepiej się funkcjonuje w środowisku, zarówno własnym, bo ogląda siebie w lustrze, jak i również w środowisku kolegów i koleżanek. Mamy pacjentkę, która postanawia zaplanować macierzyństwo i jest zadowolona, że są metody medyczne, które pozwolą jej to macierzyństwo zrealizować. Oczywiście państwo powiedzą, no dobrze, ale są pacjentki, mamy takie przykłady, które mimo starań lekarzy i stosowania przeróżnych terapii, potem jeszcze do tego gonadotropin i podawania zastrzyków i indukcji owulacji, nie udało im się zajść w ciążę i skończyły na zapłodnieniu pozaustrojowym wspomaganych technikach rozrodu. No niestety takie pacjentki też są, ale pamiętajmy, że też to jest ważne dla tych pacjentek, że one mają takie wyjście z sytuacji, że jeżeli wszystkie inne metody zawiodą, to techniki wspomaganego rozrodu są w pogotowiu i można je zastosować z dobrym skutkiem. Czyli mamy tą drugą pacjentkę. No i oczywiście to są te dwie główne pacjentki. Natomiast są również pacjentki, które biedne się obijają od różnych lekarzy, bo jak powiedziałem, PCOS jest systemem wielowymiarowym, w związku z tym te pacjentki trafiają do diabetologa z powodu cukrzycy typu drugiego, trafiają do lekarza kardiologa z powodu kłopotów z sercem i nadciśnienia tętniczego, trafiają do dietetyka z powodu nadwagi. Bardzo ważną rzeczą jest to, że pacjentka z PCOS-em jest pacjentką, w cudzysłowie, jak kiedyś UNICEF mówił, wszystkie dzieci są nasze, wszystkich lekarzy. Ona musi być konsultowana przez kilku specjalistów i ci specjaliści, którzy ją starają się z tego stanu PCOS-u wyprowadzić, to muszą między sobą kooperować i współpracować. Dlatego, że jeżeli diabetolog i załóżmy dietetyk nie będzie współpracował z ginekologiem, a każdy z nich będzie ciągnął swój róg obrusa, to ten obrus się po prostu niestety tylko rozerwie. Natomiast dla pacjentki nie będzie miało to żadnego skutku na przyszłość terapeutycznego. Co jest bardzo ważne? Dlaczego my ten PCOS, tak jak powtarzam, leczymy? Dlaczego dbamy o te pacjentki? Ponieważ to jest zespół ze względu na pewne uwarunkowania, który nieleczony może zostawić kolosalne spustoszenia w organizmie ludzkim. A teraz o tych spustoszeniach powoli. Zacznijmy. Nietolerancja, nadmiar insuliny, insulinooporność, zaburzenia metabolizmu glukozy, cukrzyca typu drugiego. Cukrzyca jest chorobą obecnie wyleczalną, zaleczalną. Pacjenci żyją bardzo, bardzo długi okres czasu, bezobjawowo, ale jest to choroba, która wymaga od pacjenta dyscypliny, restrykcji, stosowania odpowiedniej diety. Nie każdy by chciał tą cukrzycę mieć, więc jeżeli możemy pacjentce pomóc, żeby ta cukrzyca przyszła do niej jak najpóźniej, jest to bardzo mile widziane z naszej strony, żeby pomagać. Druga sprawa, nadciśnienie tętnicze. Samo jest też kontrolowane, mamy bardzo dużą ilość preparatów. Koledzy kardiolodzy co roku spotykają się na wielkich zjazdach i ustalają nowe algorytmy postępowania, ale proszę pamiętać, nadciśnienie tętnicze niszczy różne rzeczy w organizmie ludzkim, chociażby naczynia. Naczynia na przykład w siatkówce oka, chociażby naczynia w nerkach. Uszkadza potem pracę nerek, uszkadza wzrok. To są przeróżne powikłania, ja mówię o tych najbardziej takich znamienitych, dlatego że zaburzenia widzenia i kłopoty potem z pracą nerek rzeczywiście mogą nas przerażać. Następna sprawa, z powodu zaburzeń metabolicznych i nadmiaru estrogenów w PCOS-ie dochodzi do tego, że część pacjentek, które mają miesiączki,
co prawda nieregularne, mają te miesiączki bardzo obfite, bardzo długo trwające powyżej 6, 7, 8 dni z postaci skrzepów. Co to daje z perspektywy lat? A mianowicie nadmiar estrogenu powoduje stymulację błony śluzowej jamy macicy. Ta stymulacja jest patologiczna. I dlatego proszę wziąć pod uwagę jedną rzecz. Pacjentka z nieleczonym PCOS-em ma trzykrotnie większe ryzyko zapadalności na raka błony śluzowej jamy macicy, czy tak zwanego raka macicy, niż pacjentka z grupy kontrolnej. To jest bardzo duży współczynnik. To jest następna rzecz. Zagrożenie chorobą nowotworową. To samo dotyczy również działania estrogenów endogennych czy własnych na tkankę gruczołu piersiowego. Nieleczony PCOS, niekontrolowany, może doprowadzić do tego, że u pacjentek z PCOS-em pojawiają się zmiany o charakterze torbieli, włókniaków i zwiększa się ryzyko tworzenia się zmian o charakterze nowotworów piersi. Proszę zobaczyć, że ta mroczna część zespołu PCOS, o której nie należy zapominać, to nie chodzi o to, że tych pacjentek jest bardzo dużo, bo ja w swojej zawodowej karierze miałem pojedyncze pacjentki z takimi przypadłościami, ja mówię o przypadłościach onkologicznych, natomiast one są opisywane w literaturze naukowej i o nich należy pamiętać. Z drugiej strony należy postępować inaczej. Mamy tak zrobić medycznie, diagnostycznie, żeby do takich przypadków nie dopuścić. Czy pacjentki po urodzeniu dzieci, bo mamy takie pacjentki z PCOS-em, muszą być pod dalszą opieką lekarską? Tak. Czy muszą czasami przyjmować preparaty różne, o których mówiliśmy, do końca życia? Niestety tak. I ostatnie takie podsumowujące zdanie, o którym zresztą zacząłem na samym początku naszego wykładu, żeby PCOS traktować jako jedną z chorób cywilizacyjnych, o dziwnej etiologii czy dziwnym systemie tworzenia, która obecnie jest kontrolowana przez lekarzy wielu specjalności, która coraz bardziej przynosi nam sukcesy terapeutyczne. Ważną rzeczą jest to, żeby odpowiednio ten PCOS wcześniej rozpoznać i wcześniej wdrożyć wszystkie systemy terapii. Tak jak mówiłem, wielowariantowe, żeby ci lekarze, moi koledzy, połączyli się w jedną całość. I dietetyki, i diabetolog, i kardiolog, i lekarz, który zajmuje się na przykład naciśnieniem tętniczym, tylko naciśnieniem tętniczym i tak dalej. I to jakby zespolenie tych lekarzy w trosce o zdrowie pacjentki na pewno przyniesie większy efekt niż niekonsultowanie się z innymi specjalistami. A czy postawienie takiego rozpoznania przez jakiegokolwiek lekarza, naszego kolegę czy koleżankę u pacjentki ex definitione powoduje to, że pacjentka powinna zapaść w depresję i stwierdzić, że rzeczywiście przeczytałam PCOS, zaburzenia płodności, brak możliwości macierzyństwa i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, ja mam taką pacjentkę, zawsze ją opowiadam na zasadzie śmiechu pod koniec wykładów. Dziewczyna miała 19 lat, to wiele lat temu, której rozpoznałem PCOS. Byłem wtedy lekarzem trochę młodszym, haha. I zważając, że nie byłem pewien swojej diagnozy, więc zadzwoniłem do koleżanki bardziej doświadczonej, pani profesor, która była moją znajomą i zresztą moim wykładowcą i zapytałem, czy mogę przysłać tą pacjentkę na konsultację. Czy by pani profesor zaraz chciała zerknąć na tą pacjentkę i potwierdzić lub zanegować moje rozpoznanie. Pani profesor obejrzała tą pacjentkę, dokładnie sprawdziła wszystkie badania, pozlecała nowe badania i pacjentka trafiła z powrotem do mnie za jakiś czas z adnotacją, że jest też zespół PCOS, ona potwierdza to. I pacjentka mówi, no panie doktorze, dowiedziałam się od pani profesor, że szanse zajścia w ciążę mam bardzo niewielkie, wręcz może muszę się nawet już psychicznie przygotować do zastosowania techniki wspomaganego rozrodu. Wiecie Państwo, jaki był epilog z tego? Tej pacjentce prowadziłem 3 ciąże, zakończone szczęśliwymi porodami. Dziękuję Państwu. Chciałam serdecznie podziękować panu doktorowi Jackowi Tulimowskiemu, który przedstawił zespół policystycznych jajników okiem lekarza inaczej niż do tej pory, ale myślę, że to bardzo ciekawe podejście do tematu takiego, prawda, z własnego doświadczenia. Pan doktor poruszył wiele kwestii, wiele problemów i hormonalnych, i metabolicznych, które wymagają leczenia farmakologicznego, ale w przypadku których również odpowiedni sposób żywienia, odpowiednia dieta może pomóc osiągnąć cele, które stawiają sobie wspólnie pacjentka i lekarz. Dlatego chciałabym serdecznie zaprosić Państwa na drugą część wykładu dotyczącą właśnie zespołu policystycznego okiem dietetyka. Pani magister Barbara Sawaniewska powie o tym, jak tutaj właśnie pomóc poprzez odpowiednią dietę te
problemy rozwiązać, i problemy metaboliczne, i problemy ze skórą, i problemy również z zajściem w ciąży, bo wiadomo, że odpowiedni sposób żywienia też ma tutaj bardzo duży wpływ i może być pomocny w tej wspólnej terapii tej wieloaspektowej choroby, jaką jest zespół policystycznych jajników. Także zapraszam serdecznie do, po pierwsze, zadawania pytań do tej części wykładu jako komentarze pod wykładem, i zapraszam na kolejną część zespół policystycznych jajników okiem dietetyka.